Gdzie byłaś? Widziałam się z ojcem. Chce mi dać nazwisko, ale mu odmówiłam. To oznacza, że nie jestem pewna, kim jest. Więc mi wierzysz? Wierzysz mnie, nie jemu? Zabolało mnie, że tyle lat mnie okłamywałaś. Wiem, kochanie. Zmyśliłam dobrego ojca i to, że nie żyje. Ale o Dionisiu powiedziałam prawdę. Przysięgam. Wiem, że wymyśliłaś tę historię, aby mnie chronić. Jednak boleśnie przeżyłam to, że mój ojciec nie jest cudowną istotą, w którą wierzyłam. Wybacz mi. Nie chciałam, żebyś cierpiała i odwróciła się ode mnie. Wiem. Nie przewidziałam, że ten człowiek znów pojawi się w naszym życiu. Dla mnie nie żył. Ale żyje. Jest obecny, a ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Uszanuję każdą twoją decyzję. Proszę tylko, żebyś mnie nie opuszczała. I bardzo się go strzegła. Tak będzie, mamo. Nie chcę się już z tobą kłócić. Ani ja z tobą. Bardzo cię kocham, a ja ciebie. Chciałam cię zatrzymać, prosić o wybaczenie, zacząć wszystko od początku. Tędy. Ano, już jestem. Zanim osiedlamy konie, chcę ci przedstawić. Dzwoniła Nienia Refugio. Masz do niej natychmiast oddzwonić, to pilne. Z kim się połączyłem? To ja, Mariano. Cześć. Dzięki, Nianiu. Poszukam go. Wybaczcie, muszę odnaleźć Pabla. Jutro pojedziemy konno. Dobrze. Wybacz, słyszałaś. Nie przedstawiłeś nas sobie. Przepraszam, może innego dnia. Mogę cię podwieźć do miasteczka. Przełóżmy rozmowę, bo śpieszysz się i jesteś zmartwiony. Owszem, powiem ci po drodze. Wyjdźmy, bo wpadnę w alkoholizm. To alkohol. Nie, jak to nie? To niespodzianka. Dla kogo? Otwórz. Chodź do mnie. Otworzę. Są boskie. Chcę, żeby ten wisiorek przypominał ci o tym, że warto codziennie pielęgnować naszą miłość. Zabiłam szybciej niż ty. W niektórych sprawach jestem powolny. Ty i ja na zawsze razem. Na zawsze. Llena de flores que perfuman tu andar. Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba, cuando nadie me miraba y era solo una ilusión. Nadszedł czas, Danielu. Pojadę do ciebie do Meksyku, żeby ci powiedzieć, dlaczego musiałem wykraść twoje akta. Nie chcę stracić resztki tego, co mi zostało. Muszę się ratować. O, już czwarty kieliszek. Będziesz w stanie prowadzić? Jak nie będę, zamówisz mi taksówkę.
W takim razie naleję. Nie chcę cię mieć na sumieniu. Co tu robisz? Wystarczy. Chcę być sam, zostaw mnie. Nie ma mowy. Szukam cię od kilku godzin. Odwiedziłem wszystkie bary w Metepec. Znalazłeś mnie, więc możesz odejść. Odmawiam. Zaalarmowała mnie refugia. Poszedłem do matki. Powiedziała, że u niej byłeś. Nie zostawię cię samego. Jesteś moim bratem i będę cię chronił. O to właśnie chodzi, że jestem tylko twoim przyrodnim bratem. Ale bratem i zawsze nim będziesz. Dziwnie się czuję. Jakby mi ktoś podciął korzenie. Nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Nie wiem, kim jestem. Wiem, jak się czujesz. Ale nie rozumiem braku poczucia tożsamości. Nieważne, kto cię spłodził. Sam w sobie jesteś wartością, bracie. Nie miałeś prawa mu powiedzieć. Miałem. Pablo nie jest twoim synem, a to ja czuję się jak podrzutek. Jakbym nie należał do rodziny. To twój problem. Pablo nie musi pokutować za to, że jesteś zazdrosny. Ty do tego doprowadziłeś. To w moich żyłach płynie twoja krew. A nigdy nie kochałeś mnie choć w połowie tak mocno jak Pablo. Traktuję was tak samo, ale ty zawsze patrzysz na to, co daje jemu. Nie doceniasz tego, co sam otrzymujesz. Twój brat nie ponosi winy za czyny matki. Przyrodni brat, który nie jest twoim synem. Wiesz, co powinieneś teraz zrobić. Nie okłamałem go, lecz ukryłem przed nim bolesną prawdę. Na jedno wychodzi. Wzbudzisz w nim tylko niechęć i zachęcisz do zdrady. Miałem nadzieję, że mama powie mi co innego niż Iago. Ale to on ci powiedział? Tak. Dlaczego ty milczałeś? Dlaczego mnie okłamałeś? Żeby ci oszczędzić bólu. Jak on mógł się na to zdobyć? Zawsze był zazdrosny o ojca. Teraz go rozumiem. Zająłem miejsce, które mi się nie należy. Zasłużyłeś na nie. Nie tylko w sercu ojca, także w moim, Anny, niani, mamy, wszystkich, którzy cię kochają. W moich żyłach nie płynie krew Albarranów. Dość tego. Nieważne nazwisko. Liczy się to, co jest w tobie. To twoja największa wartość. Chodźmy stąd. Dokąd teraz pojedziemy? Najpierw na laguny Montebello. A potem do wodospadów Sifón. Stamtąd może skoczymy do ośrodka Arona. I zawieziemy im niezbędne rzeczy. Aaron bardzo mi pomógł. Chciałbym zrobić coś dla niego i jego podopiecznych. Dla przyjaciela i jego przyjaciół. I dla ciebie. Kto zabiera telefon w podróż poślubną? Muszą wiedzieć, gdzie jestem. Kto to? Mariano. Pablo już wie i bardzo źle to przyjął. Wyobrażam sobie. Niełatwo dowiedzieć się nagle, że nie jesteś tym, za kogo się przez całe życie uważałeś.
Przeżyłem to, kiedy sądziłem, że jestem synem twojego stryja. Tyle, że Pablo ma pewność. To nie wpływa na poprawę samopoczucia. Mariano mu pomoże, a kiedy wrócimy, będziemy przy nim na zawsze. My, jego kuzynostwo, Daniel i Camila. Będziemy go rozpieszczać i szanować, bo jest Monterde. Dlaczego kuzynka Camila nie porozpieszcza trochę mnie? Właśnie to robię. Długo kazałeś mi na siebie czekać. O co chodzi? Dlaczego to zrobiłeś Pablowi? Nie jestem w nastroju do kłótni. Ty, egoisto, myślisz wyłącznie o sobie. Nie interesowało cię, co on czuje. A kogo interesowały moje uczucia? Zawsze byłem w jego cieniu. Ale na tym koniec. Nie jest Albarranem. To tylko bękart matki. Nie waż się tak go nazywać. Nie przestanę, aż ojciec nie będzie mnie traktował jak powinien. Postaram się, żebyś dostał to, czego zawsze pragnąłeś. Kocham tatę i ciebie, ale masz rację. Nie jestem Albarranem, więc nic tu po mnie. Nie słuchaj Jaga. Mówi tak, bo jest zły. Mówi prawdę. Nie zamierzam znosić twoich pretensji. Masz wolną drogę do serca ojca. Zostań ulubieńcem Cayetana Albarran. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie musisz, nic złego nie zrobiłem. To wszystko wina mamy. Na niej się wyładuj, nie na mnie. Już rozmawiałeś z adwokatem? Tak. Otrzymam rozwód najdalej za 2 tygodnie. Żona o tym wie? Adwokat ją zawiadomi. Wkrótce będę wolny. Chciałbym wtedy być z tobą. Czy wyjdziesz za mnie?